Chcesz żyć w demokracji? Patrz na ręce władzy. W ciągu zeszłych 5 lat rząd Tuska i jego różni koledzy i pomagierzy zlikwidowali 2,5 tysiąca szkół. Myślicie, że to koniec? A wcale nie, bo w tym roku będzie zlikwidowanych najprawdopodobniej 1000 albo i więcej. Tak to właśnie sobie poczynają. Naprawdę biedne są te nasze dzieci. Również polecam tekst o spotkaniu zupełnie bezowocnym rzeczonego premiera Tuska z internautami, na którym był obecny nasz słynny kolega dziennikarz Samuel Pereira. Niestety nie przyniosło ono żadnego przełomu, ale było sporo ciekawej dyskusji, Tusk się nadenerwował. Z tymi aktami to jeszcze będą naprawdę niezłe jaja. Na stronach sportowych tekst o Kaiserslautern, klubie niemieckiej Bundesligi, który naprawdę lubi Polaków. Zapraszam do lektury. Igor Szczęsnowicz, wydawca wtorkowego numeru Gazety Polskiej Codziennie. Bądźcie z nami, pamiętajcie o nas. Chcesz żyć w demokracji? Patrz na ręce władzy.